Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj w programie Jedź Bezpiecznie poruszymy dwa tematy. Pierwszym będzie policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły, natomiast w drugiej części, na specjalne życzenie naszego widza pana Tomasza, pokażemy, jak bezpiecznie i prawidłowo przejechać rondo Hipokratesa w Krakowie. Właśnie rozpoczął się rok szkolny, a co za tym idzie, zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa właśnie w rejonach szkół. Trwa ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. Szczególnym nadzorem obejmiemy przejścia dla pieszych w rejonach szkół najbardziej zagrożonych pod względem bezpieczeństwa. Każdorazowo będziemy badać stan trzeźwości kierujących. Oczywiście to, czy dzieci przewożone są bezpiecznie, czyli w fotelikach, czy też na specjalnych urządzeniach ochronnych. To, że pan jedzie bez pasów, to jest pana sprawa, ale to, w jaki sposób jechało dziecko... Nie wiem, dwa kroki mam. Ale proszę pana, dziecko fotelik ma z tyłu, dlaczego nie siedzi z tyłu w foteliku? No, na szybkiego, żeśmy jakoś tak. Na szybkiego, pojęcie. Ale przecież to jest życie pana dziecka i zdrowie pana dziecka. Ja do pana podchodzę, a dziecko kuca na dywaniku. Ani pasu. Wie pani, jakie pani popełniła wykroczenie? Stanęłam za bardzo z tyłu. Nie, proszę tak panią. Czy pani zauważyła przejście oznakowane dla pieszych? Więc to, o to mi chodzi, że stanęłam za... Nie, proszę panią. Pojazdy stoją, ustępują pierwszeństwa pieszym. Przechodzących z prawej na lewą. Pani omija te pojazdy, które przepuszczają pieszych. Za powyższe wykroczenie jest mandat. W kwocie 500 zł, 10 punktów. To jest moje pierwsze wykroczenie, czy to nie mogło być jakieś pouczenie? Nie, proszę panią, to jest, proszę panią. Do szkoły, dzisiaj mamy taki ciężki dzień, pierwsza klasa nam się zaczyna. Niech pan zobaczy. Po tym, co można zobaczyć na krakowskich przejściach dla pieszych, słychać piski opon, no to można wnioskować, że tam giną jakieś straszne ilości ludzi. Jak to wygląda w statystykach policyjnych? Od początku roku na krakowskich ulicach zginęło 6 pieszych, w tym 4 na przejściach dla pieszych. No ale jaka jest przyczyna takiego zachowania w okolicy przejść dla pieszych? Myślę, że głównie nieuwaga, nie zachowanie szczególnej ostrożności przed przejściem. Nie chciałbym myśleć nawet w ten sposób, że nieznajomość przepisów. To może przypomnijmy, co oznacza to zachowanie szczególnej ostrożności? Proszę państwa, to wszystko jest w ustawie. Ten przepis mówi nam, że kierowca musi mieć czas na reakcję w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omijanie na przejściu. Ja rozumiem swoją winę, ale to jest po prostu, to jest niedbalstwo Urzędu Miasta, że zaraz za skrzyżowaniem z ruchem kierowanym jest zrobione skrzyżowanie z przejściem dla pieszych, w którym pieszy musi polować na możliwość przejścia, bo sam tu przechodzę i sam wiem, jaki jest problem. Ale wie pan co, byłoby dużo bezpieczniej, gdyby kierowcy jednak uważali bardziej... Ale pan, jeżeli pan chce przejechać na wcześniejszym skrzyżowaniu z pewną prędkością, żeby nie złapały mnie żółte światła, muszę dodać gazu. Czyli ten kierowca, który ominął pojazd, który zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego, po prostu nie zachował szczególnej ostrożności. Kierowca, który zbliża się do oznakowanego przejścia dla pieszych, oznakowanego znakami pionowymi i poziomymi, widząc pieszego na przejściu, musi być przygotowany na to, że za chwileczkę będzie trzeba zwolnić prędkość, a nawet w niektórych momentach zatrzymać. Musimy mieć świadomość, proszę państwa, że jeżeli wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjant może według własnej oceny zatrzymać uprawnienia. Widzi pan przejście dla pieszych tutaj. Wyprzedzał pan pojazd. Jak wyprzedzałem pojazd? Jechał pojazd i pan go po prostu wyprzedzał. Jechałem równolegle z pojazdem. Nie, wyprzedzał pan na przejściu dla pieszych pojazd. Mandat karny jest w wysokości 200 zł, punktów 10. To chciałbym zobaczyć ten tym. Dobrze. Jesteśmy w stanie panu otworzyć? Tak, możemy panu otworzyć. Niech pan sobie tu podejdzie, zobaczy nagranie. Co to jest za pojazd? To jest pan, wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Proszę bardzo. To jest drugi pojazd. Chyba pan żartuje, to jest pana interpretacja. Ja uważam, że nie wykroczyłem. Nie tylko moja. Żadnego wykroczenia nie popełniłem, a to jest wasza sprawa, co wy sobie tutaj wymyślacie. Przede wszystkim musimy znać ustawę Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Tam jest to jasno określone, co to jest wyprzedzanie, co to jest omijanie, gdzie wolno nam wyprzedzać, gdzie nie wolno nam omijać.
Jeżeli ktoś nie zna podstawowego manewru wyprzedzania, co to jest manewr wyprzedzania w ogóle, no to śmiem twierdzić, tak jak już powiedziałem, że ktoś nie zna przepisów. Zatrzymałem pana do kontroli drogowej w związku z popełnionym przez pana wykroczeniem drogowym. To jest wyprzedzaniem na oznakowanym przejściu dla pieszych. Manewr wyprzedzania zacząłem przed pasami. Przepisy panu zabraniają wyprzedzania przed oznakowanym przejściem i na przejściu. Proszę pana, przed pasami, rozumie pan? Dobrze, no przyznaje pan się tylko do wykroczenia. Nie, przyznaję się do tego, że nie złamałem przepisu. Tak pan powiedział, że wyprzedzałem przed przejściem. Proszę pana, wyprzedzałem 10 metrów przed przejściem dla pieszych. No to jest dokładnie wykroczenie drogowe, nie wolno panu tego robić. Czyli na tym odcinku w ogóle nie mogę wyprzedzić? Ale nie na tym odcinku, tam było przejście dla pieszych, przy fabryce. Tutaj jest przejście. Ale tu jest przejście sterowane sygnalizacją świetną i panu tutaj wolno wyprzedzać. Nakładam na pana mandat karny, 200 zł, 10 punktów karnych. A jak wyglądają na krakowskich drogach pierwsze dni września, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci? Od początku miesiąca prowadzimy działania Bezpieczna Droga do Szkoły. Jesteśmy pod wieloma szkołami, a nasze działania głównie opierają się na pracy w rejonach przejść dla pieszych. Cieszy nas to, że nie mamy żadnego zdarzenia z udziałem dzieci ani młodzieży. Będziemy coraz więcej prowadzić działań niechronieni uczestnicy, jak i w weekendy będą działania trzeźwość i narkotyki. Musimy mieć świadomość, proszę państwa, że popełniając wykroczenia, policja będzie stosować różne formy represji. Po raz kolejny jesteśmy na rondzie Hipokratesa w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta, a jesteśmy tutaj dlatego, że kierowcy ciągle piszą do nas maile z pytaniem, jak tędy jeździć. Kiedyś było tutaj klasyczne rondo, czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym, natomiast teraz pojawiło się oznakowanie poziome, czyli organizator ruchu zupełnie zmienił koncepcję. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że były tu kolizje. Było tutaj wiele kolizji, pewnie były i wypadki. No i w związku z tym ograniczyliśmy przepustowość ronda. W ogóle, czy znak ruch okrężny ma tutaj sens, to pytanie. Jest to właściwie normalne skrzyżowanie, w cudzysłowie normalne, bo wszystkie są normalne, ale reguły ruchu okrężnego właściwie tutaj nie obowiązują. Domalowano strzałki, zaszrafowano pewne powierzchnie, żeby kierowcy po nich nie jeździli, ograniczono ilość pasów ruchu na ciągu od szpitala Rydygiera w Broniewskiego i odwrotnie, po to, żeby było bezpieczniej, natomiast jest mniej płynnie. Nie ma klasycznego ronda, jest skrzyżowanie ze znakiem C12, chociaż mogłoby go chyba nie być, wystarczyłaby C9, czyli nakaz jazdy z prawej strony znaku, ale jest ten znak ruch okrężny, on też niczemu nie przeszkadza, ale jeździmy tak jak na, powiedzmy, zwykłym skrzyżowaniu. Stosujemy się do organizacji ruchu, która wyznacza nam odpowiednie pasy ruchu w zależności od zajmowanych kierunków i strzałkami pokazuje, w którym kierunku, z którego pasa. No jeżeli prosto, to bez kierunkowskazu, czyli wyjeżdżamy wbrew normalnym regułom skrzyżowania ruchu okrężnym bez kierunkowskazu, bo strzałka wskazuje, jedziemy na wprost, a jadąc po odpowiedni ronda skręcamy w lewo, bo strzałka wskazuje lewoskręt. Czyli tak odwrotnie do klasycznego ronda, ale no jest teraz bezpieczniej. Chociaż o zgrozo ubolewam, bo przecież mogłoby to klasyczne rondo tutaj obowiązywać, byłoby przyjemniej, sprawniej. No ale nie potrafiliśmy jeździć po nim, niestety. Dlaczego kierowcy wciąż mają problemy na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym? No długo by o tym mówić i to problem, z którym nie możemy sobie poradzić w naszym kraju od lat. Jeżeli legislatorzy nie podejmą pewnych decyzji, krótkiej, minimalnej zmiany, czy raczej dopiska pewnego do przepisów istniejących, a organizatorzy ruchu nie wprowadzą pewnej koncepcji znakowania jednolitej, to będzie źle. Czas wreszcie tego dokonać. Inaczej i instruktorzy, dalej egzaminatorzy, czy też kandydaci na kierowców mają problemy. Instruktorzy czasem muszą wjeżdżać każde rondo osobno, mimo że na wszystkich na początku jest znak ruch okrężny. To źle. Musimy z tym w Polsce zrobić porządek. Co tutaj kierowcom sprawia największe problemy i na co powinni przede wszystkim uważać? No w tym momencie większych problemów tutaj nie ma. Są prowadzeni jak za rączkę na tym skrzyżowaniu z Wyspą Centralną, bo wolę tego określenia używać do tego właśnie typu skrzyżowań. Powinni kierowcy zwrócić uwagę na to, że przejścia dla pieszych są zlokalizowane na wlotach i wylotach, czyli zarówno wjeżdżając, jak i wyjeżdżając z tego skrzyżowania muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. No i tramwaje. Rondo jest stosunkowo niewielkie, więc ten tramwaj, który wjeżdżając ustępuje pierwszeństwa, za chwilę już ma pierwszeństwo zjeżdżając z tego skrzyżowania. Czyli mimo, że na przykład wjeżdżaliśmy z tym tramwajem równolegle, za chwileczkę musimy uważać, bo tramwaj być może
będzie przecinał nasz kierunek jazdy i trzeba mu ustąpić pierwszeństwa. Uważajmy na pieszych, uważajmy na tramwaje, no i stosujmy widoczną organizację ruchu, nie najeżdżajmy na ciągłe linie, na miejsca wyłączone z ruchu pojazdów. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.